I na zalewie przyszła mgła. Chodzili całą noc, nie? Sanki spalili, wiadro spalili, wszystko spalili, nie? No i w końcu rano przyszło, przewidniło, widno się zrobiło, oni 200 metrów od brzegu. Jednoturowe zawody o mistrzostwo koła i klubu Lipień. Jesteśmy przy kościółku, krótka modlitwa wędkarska. Panie Boże, spraw, żebym złapał tak wielką rybę, żebym nigdy w życiu już nie musiał kłamać. Amen. I teraz tak, co do warunków. Lód jest gruby, nie ma się czego obawiać. Nie rozchodzimy się za daleko. Ostatni zawodnik ma kontakt 10-metrowy z poprzedzającym go, żeby takie robimy reguły, żeby nie biegli gdzieś tam na środek. To są względy bezpieczeństwa. W razie czego udzielić pomocy czy czegoś, to trzeba być blisko. Wymiary ochronne, wiadomo, woda PZW, płotka nie ma, najczęściej tu występuje, leszcz nie ma, na okonia uważać 15 cm. Ryby nie rzucać na śnieg. Ryba zabita do wiaderka, rzucona, żeby nie dawać brudne ryby do wagi, zabrudzone śniegiem, bo odejmiemy 10% masy wagi ryby. Tak? Jak zwykle pana. Myślę, że zawody będą udane. Najważniejsze to spotkać się z kolegami, z wędkarzami w nowym roku przy pięknej pogodzie. Bardzo delikatny wiaterek. Śnieg bardzo delikatnie pruszy, czyli piękna zima. Myślę, że o godzinie 11 wyjdzie słońce i będzie bardzo piękna pogoda. Temperatura w dzień od 5 do 8 stopni na minutę. Jaką zaniatę zrobiłeś? Płciową Mundial Gross Gardens i Mundiala Etanzu. Troszeczkę różni się, jak... Wersem, co? Różni się troszeczkę od lata, tak? Tak, wiadomo, że
ciemniejsza o zapachu. Lekko czekoladowo-waniliowy. Niesprzyjające, bo wszystko zamarza, ale wydaje mi się, że warunki wszyscy mają podobne, nikt nie ma lepiej, nie ma gorzej. Trzeba dostosować. A na jaką rybę się nastawiasz? No wiadomo, że płotka, ponieważ to ryba występuje przeważnie zawsze, ale trening później pokaże, czy warto cokolwiek zmieniać, czy podejdzie jakiś leszczyk. W trakcie pierwszej dziury łowienia miałem malutkiego okonka, także okonek ma tutaj w ziemi, ale patrzy, bym się nie nastawiał. To jest podlodowy zanętnik, tak? Tak. Otwiera się przednie. Wędka tak zwana bałajka produkcji Tomka Mnyszczala. Że mistrzem koła Lidień na rok 2011 w łowieniu podlodowym został Jaworski Marek. Drugie miejsce, Wicemistrz Władysław, zepchnięty stroną, 3460. Ile? Wynik? 3460, mówiłem. Trzeci, Opaliński Jaruś. Jarek Opaliński. Trzyma się. 440. Jaruś, pięknie. Gratulacje. Obwadeko wszegi. Ja o 6. Bender, 3380. Gratulacje, Misiu. A nie, chciałbym złożyć połapać. 2,740. To byś był szósty. Gratulacje. Na co? Szósty, Ornat. Chowam. Dzięki. Masz. Ile miał Rysiu? 17 kilo? 2,600. 10 deko odjęte. 20 deko. 10. Oblodzone ryby. Siódmy, Woronin Andrzej, 1980. Gratulacje. Ósmy, Haczyk Marian, 1510. Pogratulował.